prawie 2 lata temu ogromna powódź, jaka nawiedziła gminę Jodłownik, nie oszczędziła również biblioteki. Woda wdarła się do wnętrza biblioteki, niszcząc ponad 2,5 tysiąca książek z księgozbioru, który w tej bibliotece się mieścił. Wówczas po tejże powodzi pan marszałek Smułka wizytował tereny, które uległy zniszczeniu, które powódź ogarnęła. W związku z tym pan marszałek Smułka wyszedł z taką inicjatywą, że zorganizuje wśród swoich pracowników taką akcję, gdzie każdy, kto by oczywiście będzie mógł, ze swojego księgozbioru domowego przekaże na rzecz naszej biblioteki książkę. Pan marszałek Smułka dotrzymał słowa. Zostało zebranych około 800 pozycji książkowych. Dzisiaj te książki już przyjechały. No i uroczyście za chwilę zostaną przekazane do księgozbioru Biblioteki Publicznej w Jodłowniku. W tych zbiorach znalazły się książki z dziedziny literatury dziecięcej, powieści, książki popularno-naukowe oraz przewodniki. Bardzo cieszy też to, że te książki trafią w dobre ręce, że czytelnictwo w gminie Jodłownik ma się dobrze, liczba wypożyczeń rośnie i też, co ważne, wiele pozycji dla dzieci i dla młodzieży, a to jest też szansa, żeby te dzieci, młodzież nie spędzały czasu wyłącznie w komórce, ale miały kontakt ze słowem drukowanym. Czytamy, ale czytamy trochę mniej. Dlaczego? No, trochę wszyscy uczymy się funkcjonować w nowej rzeczywistości. Ja sam czytam dużo, ale też korzystam oczywiście z e-booków. Natomiast wydaje się, że te krótkie wiadomości na telefonach komórkowych, oglądanie ilustracji, to nie jest to, co gwarantuje jednak postęp w zakresie kształcenia dzieci. Namawiam do czytania książek drukowanych, do kontaktu z papierem, z farbą drukarską. To jest zupełnie inne przeżycie. To uczy takiej sprawności umysłu, rozwoju, kształcenia, wychowania. I to jest bardzo dobrze, że takie miejsca jak biblioteki w gminach, biblioteka w Jodłowniku, że one nie zanikają, że tętnią życiem, że i dorośli, i dzieci, i młodzież korzysta z tego miejsca. Ta inicjatywa marszałka Smułki, no jak pan ją przyjął, bo to niecodziennie się właśnie tego typu inicjatywy spotyka. Byliśmy bardzo miło zaskoczeni, że pan marszałek z taką inicjatywą tutaj taką inicjatywę do nas kierował i taką ofertę przedstawił i taką propozycję, że zorganizuje sam, włączy się bezpośrednio w zorganizowanie takiej zbiórki książek na rzecz tejże biblioteki. No i dzisiaj jesteśmy bardzo zadowoleni, bo przecież z książki płynie odwaga, książka w życiu pomaga, więc wszyscy czytelnicy, ci, którzy do tej biblioteki przychodzą, bardzo się cieszą, bo pomimo, że żyjemy w tej dobie komputera, internetu, to jednak niektórzy naszych mieszkańców są wierni książce i myślę, że to dobrze. Panią zapytam, co daje czytanie książek? Oczywiście rozwija spostrzeżenie na życie, daje możliwość edukacji, rozwija popularyzację umysłu, zwłaszcza dzieci w najmłodszym wieku. Nasza biblioteka przystąpiła do akcji Mała Książka, Wielki Człowiek i dzięki tej akcji zyskaliśmy bardzo dużo małych, najmłodszych czytelników naszej biblioteki. Nie, dziękuję. Piłem. Ja z domu dopiero jadę. Późno pracę zaczynasz. No dzisiaj przez to im wydarzenie. Tak to już teoretycznie w pół do 7. Tak z domu wyjeżdżam o 7.